Potworniarka przedstawia. Hej, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam strój Franki, żeby był razem z regulorem i akcesoriami dla klonu. Do przebierania ubrań używam serii Deep Diet. Zapewnie zauważyliście. To pierwszy moment, zacznijmy od obrazków. O, i jeszcze. Brązetki, nie chcę łamać rąk. Jasne? Dobra. To była Franki, na niej były ciuchy, jak widać tutaj grupeczki. A to Draculora, na niej też były ciuchy. Claudine nie było, bo tylko akcesoria. To ich obrazek wspólny, idąc sobie przez centrum. Franki i Draculora. No tu ma rozpuszczone włosy, ale ja mam kiteczki. I tu Claudine. Ktoś tam pisze, że wczoraj się do testu, kot mówi, żeby się zresetowała. No i one tam poszły do sklepu, kupiły dla niej ciuch. I da się je też przy okazji. I tak, pierwszy zaczynamy od Franki i Stein. Jak widzicie, kolczyków nie przyczepiłam. Są takie z piórnami i tutaj są szwy. Ponieważ Digitiet nie ma przebitych uszu jakby. To uznać. Tak, to są jej kolczyki dwa i brązetka. Tutaj są szwy. Okej. To ona. Na włosach nic nie ma. Ma naszyjnik. I tutaj taką bluzę z piorunem czerwonym i pasek. Ma prosty materiał, taki w kratkę. Dlatego ma takie spodnie. Też w szwy. I w kolorach czerwono-niebieski. Dziwne. To mnie zaintrygowało, że Franki niby lubi białe w czarne paski, albo czarno-białe paski, a tak naprawdę to zawsze robił ją w niebieskim ubraniu. Nie wiem czemu. Tak, wróćmy do tych strojów. Buty. Tak wyglądają buty, to ma kłódkę i tu z boku jest piorun czerwony. Buty są dla mnie fajne. Lalki. Nie było w tym lalek, bo to tylko same stroje, ani stojaków. Tak, to jest torebka. Niby taka mini ładowarka. Te piorun niełatwo się otwiera. Można tam wsadzać, ale nie polecam. Tutaj też ją ma. I ta torba. Ze Claudine, z jakiegoś tam sklepu z kościami. Łatwa. Taka jak u Cleo pokazywałam wcześniej. Dobra, to by było na tyle Franki. Teraz Draculaura. Draculaura na włosach ma spinkę. Serduszkiem. O, jak mówiłam, to są jej kolczyki. Ale nie zaczepiam, bo nie ma przybitych uszu. To są jej kolczyki. O, i picie. Dla dwóch osób. Podejrzewam, że dla Franki i dla niej. Ale ja to użyłam jako picie dla zakochanych. Więc przejdźmy dalej. Ona ma, o właśnie, obcięła mi to, taką, o tutaj jest pokazane, miała koronkę, o, ale ja ten, no obcięłam, bo to nie jest tak fajnie, a w ogóle nie przeszłyby ręce przez to. No i tak, tutaj ma takie serduszka różowe na czarnym tle i tutaj takie falbany. Spódnicę ma. Jest różowy i ciemnoróżowy z taką halką czarną. Ma i to, że tu koronka, a tutaj białe, różowe kokardy. Tak. O, i torebka. Jak tutaj widać, to jest ta sama. Serduszka. Łatwo tam coś wsunąć, ale ja próbowałam trumno von Franki, ale później nie chciał się wydostać tak łatwo. To jest jej torba. Monster Hike. M&H. To jest serce. A od tyłu to HM. Jest taki sklep w Polsce. Pewnie w Anglii też i tak dalej. Buty ma z kokardkami. Tak, a tutaj ma serduszka. I różowe oczywiście. Dobra, to by było na tyle Draculaur. Teraz Claudine, akcesoria dla niej. No, użyłam śpiące, nie wiem czemu się tak włosy elektryzują. I tak, był z nią taki naszyjnik z pazurami albo jakimiś tam kłami. Torebka. Pantera, tutaj takie pozorykłe. I oto ta rękawiczka na jeden palec.
podrapana. Dobra. Teraz było na tyle. Ładne, wiem. Te stroje mi się bardzo podobają. Najbardziej do Franki, bo ja też lubię niebieski. Dobra, no, to pa!